Ówczesny kierownik szkoły i wielki działacz, pan Franciszek Twaróg, był zarazem poetą. I proszę sobie wyobrazić, że napisał wiersz, który deklamowałam na scenie przy sali wypełnionej po brzegi, bo jakież to ogromne było wydarzenie. I taki wierszyk mówiłam. Dziś 8 marca w pamiętnika karcie kronikarz niech ten dzień zapisze. Dzisiaj święcimy świetlicy otwarcie. To wszystko, co zapamiętałam. Dużo, jak na 8-letnie wtedy dziecko. No i te wrażenia, że cały Grembałów żył tym wydarzeniem, że się cieszyli, że coś się będzie działo. Społeczność Grembałowa była bardzo zaangażowana od samego początku. Wszyscy wychodzili z założenia, że tworzymy to miejsce razem, bo ono jest dla nas. Jednym z największych właściwie wydarzeń w klubie Dukat jest fakt, że w 2006 roku powstała Poetyka. Poetyka zajmuje się przeróżnymi sprawami dotyczącymi historii, kabaretu, nawet przedstawień jakichś związanych, tak jak w teatrze. Żywe słowo jest najdroższe. Ile radości daje spotkanie na próbie. Wszyscy uśmiechnięci, moje koleżanki podmalowane są elegancko, uśmiechnięte i ja, dziadek 80-letni. Pokolenie moich rodziców, moje, moich dzieci i wnuków z tego miejsca właśnie korzystają, uczestnicząc tak w zajęciach klubu Dukat, jak i przedtem w różnej działalności, która wtedy, na ówczesne czasy, była ogromnym wydarzeniem i była tutaj na tym terenie prowadzona. Włączając się w jubileusz 30-lecia działalności Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, chcieliśmy dodać jeszcze dwie daty jubileuszowe związane z Grembałowem. To 15-lecie klubowej grupy Poetyka działającej przy klubie Dukat oraz 65-lecie budynku, istnienia budynku w Grembałowie, klubu Dukat.